miej serce i patrzaj w serce. To wasze, tak? Czy ja komentuję twoje życie osobiste? A niby z jakiego powodu? Ja nie mam powodu, ty też nie masz powodu. Żeby tylko skutków ubocznych tej czeskiej emigracji nie było, nie? Lanka jest rozsądna. Proszę cię jedynie o odrobinę zaufania. Ty zaufałeś lekarzowi i straciłeś żonę i dziecko. Doktor Radwan, od tej chwili tak będziesz się do mnie zwracać. Zrozumiałam, doktorze Radwan. Nas jak stado baranów, a dla niego pacjent to nie człowiek, bo liczą się tylko wyniki. Baran. Teraz rozumiem, czemu tak bardzo lubisz być w szpitalu. Doktorze Radwan, mam nadzieję, że nie jesteś taki okrutny tylko dlatego, że się znamy. Zejdźmy z oczu. Już. Który wybrać? Ja wolę te czerwone. Nogi połamane w kostkach długo i ciężko się rehabilitują. Nic dla nikogo. Znam studentkę, która by się bardzo ucieszyła. Jeśli nie pan, to może ja. Po pracy idziemy na kolację. Dlatego proszę zostawić panią Blankę w spokoju. Jak to się panu udało zacząć? Życie stało w miejscu, aż się zjawiła Adelcia i mnie, wie pan, tak wypchnęła. Szkówka. Matki oczy jest niesłychanie. Ja to pomyślałem, czy powiedziałem. Jak się czujesz? Dobrze, a co? W sensie, ten film. Tak, głupi wiek. No głupi wiek. Nie będę cię już dotykała ani przytulała. Chodzi o to, żeby ktoś nie pomógł. Że mogę na ciebie lecieć. Można kochać drugi raz. Ja już kochałem 3 razy. I 3 razy straciłem szansę na rodzinę. To 4 razy sztuka. Jak to mówią?